z roku na rok pogłębia się deficyt kierowców i po prostu nie ma bardzo często kto autobusu prowadzić i kursy nie są realizowane. Także nasz produkt, autonomiczny minibus, jest odpowiedzią na te wyzwania i pierwsze dwa pojazdy, które pojawią się w przyszłym roku, będą już gotowe do wdrożeń, a dzisiaj podczas naszej konferencji Autonomous Mobility Day pokazujemy bardzo ważny i istotny dla nas krok milowy w naszym projekcie, ponieważ pokazujemy samojezdną platformę elektryczną wraz ze szkieletem minibusa, która można powiedzieć stanowi serce naszego docelowego pojazdu. Także dzisiaj po raz pierwszy i nie wiem, czy taka możliwość jeszcze się pojawi, ale nasi goście mają możliwość zobaczenia, jak od środka taki pojazd wygląda, jak został zaprojektowany. Nasz pojazd będzie generalnie będzie bardzo efektywny, jeżeli chodzi o wykorzystanie ludzi. No a jego bezpieczeństwo w komunikacji miejskiej jest zapewnione. Osiągamy niewielkie prędkości, co daje nam większą kontrolę, jest mniejszym wyzwaniem niż stworzenie pełnej autonomii, która ma jeździć po autostradach i po drogach szybkiego ruchu z wysokimi prędkościami. Więc tu czujemy się dość pewnie. Mamy dodatkowo szansę na osiągnięcie tego na trasach predefiniowanych. To jest dodatkowym atutem dla nas, dla naszego systemu. Politechnika Śląska w tym projekcie jest w konsorcjum z firmą Bliss. To, że jest w konsorcjum, to zasługa pani dziekan Timofiejczuk, która takie ustalenie zrobiła z prezesem firmy. I rozwijamy tę część tego projektu, która jest związana ze zdalnym nadzorem nad pojazdem, który się przemieszcza, który jest generalnie w trybie autonomicznym, ale ze względu na jakieś wydarzenia, sytuację drogową i tak dalej, musi być wsparty przez zdalnego operatora. Zdalny operator monitoruje pojazd zdalnie, czyli jak gdyby cały czas patrzy na ekrany, na których są pokazane sytuacje drogowe i sytuacja w pojeździe monitorowanym, tych pojazdów jest do 10. I w sytuacji, w której on ocenia, że może się za chwilę stać zbyt trudna dla systemu autonomicznego, przejmuje zdalnie kontrolę, mając do tego celu odpowiednie systemy kontrolne, czyli kierownicę, manetkę gazu itd., itd., może po prostu wpływać na działanie tego pojazdu zdalnie, jak gdyby chroniąc, znajdując rozwiązanie tej zbyt trudnej sytuacji dla systemu autonomicznego. I to jest nasza rola. Mamy podział pracy, świetnie się nam współpracuje z kadrą z Politechniki Śląskiej, zresztą większość naszych pracowników się stamtąd wywodzi, więc ta współpraca jest niemalże naturalna, więc świetnie współpracujemy i efekty póki co są bardzo dobre, a będą jeszcze lepsze.